Dzisiaj nagrywam do Was kolejnego vloga z mojego źródła, mojego punktu dowodzenia. O, tak chciałam powiedzieć. Bo teraz mam taki właśnie punkt dowodzenia. Siedzę na kanapie, ale nie, słuchajcie. Dzisiaj trochę coś tam pukicałam. Co prawda, wiecie co, nie wiem, boli mi pięta. Nie wiem, dajcie znać te, co miałyście. Czy mieliście, tak mi gdzieś pięta boli, nie wiem. Coś tak mi się to nie podoba, takie mrówki czuję w nocy, nie? Za bardzo ta noga może jest taka, wiecie, nieruszona czy coś. Tak dzisiaj tak trochę pokicałam coś, tak może, mówię, żebym tymi palcami ruszała też, więc trochę tam ruszam. Smaruję tą maścią. Kochani, jeszcze tak, bo dzisiaj dopiero przeczytałam Wasze komentarze, za które bardzo serdecznie dziękuję. Odnośnie właśnie tych maści różnych i kompresów tam jeszcze. Pisałyście mi takie okłady. Maść borowinowa, maść arnikowa i jeszcze tam jakieś właśnie dwa te okłady, ale sobie jeszcze nie spisałam tego. Także na razie nie pamiętam, ale wiecie o co chodzi. Także serdecznie Wam dziękuję. No i co, ja dalej z tą girą wywaloną. Dzisiaj śniadanko widziałyście. Syn sobie robił też mi tak... Naszła ochota, ja to wiecie, zanim wezmę tabletkę, to pół godziny minie, zanim sobie mogę zjeść, więc no, on już sobie tam zjadł, ja sobie zrobiłam po nim. Także no, muszę jeszcze sobie zrobić herbatę, właśnie dwie herbaty mi zostały, bo dzisiaj tylko ostropes wypiłam. Jutro, tak jak Wam mówiłam, muszę wyjść, więc za chwilkę może jakąś pójdę sobie, poszłam sobie tam, wiecie, wannę wymyć. Jakoś mi się udało, stawiam pralkę, też mi się jakoś, wiecie, tak wszystko wolniej robię, ileś razy wolniej, tak, więc i odpoczywam, bo coś tam zrobię, siądę, no ale coś tam robię, nie? Obrałam ziemniaki, stawiłam kurczaki, także już w sumie po obiedzie jesteśmy, no tak muszę coś tam kicać i robić, nie? No bo ręce są sprawne, nie ma tak dobrze, nie, oczywiście, nie, żartuję. Wiadomo, no, trzeba sobie radzić, prawda? No bo tak jakbym była w sumie sama, zobaczcie, jakbym była tak w sumie sama, no to co bym zrobiła? No musiałabym sobie, nie? Wszystko. Więc ich nie ma, ja w międzyczasie tutaj, wiecie, no jednak ten cały dzień niby jest, chociaż i tak powiem Wam, że leci mi niemiłosiernie, no bo coś tam, wiecie, obejrzę,
coś im tam, wiecie, też pozałatwiam niezdalnie to, co mogę pomóc im. No i tak właśnie mi to schodzi, że w końcu dzisiaj, zobaczcie, jest 16, znaczy no, nie widzicie, tu mam zegarek w pokoju, 16:20 już jest, a ja dopiero tak naprawdę mam chwilkę, żeby się do Was odezwać. I kochani, właśnie mówiłam Wam wczoraj, bo nie wiem, czy wszyscy zakodowali, że skończył mi się w ogóle proszek do prania. Dzisiaj wstawiłam jeszcze pranie, to jeszcze, ale już no nie, proszku zero. Ostatnio miałam persil i jeszcze znalazłam tam w szafce właśnie takie, chyba to było takie różowe opakowanie, czy to nie było z Biedronki? Takie miałam jeszcze, kapsułeczki, nie? To jeszcze sobie, wiecie, na dzisiaj mi tam starczyło. O, coś się zmieniła, chyba tak bardziej na szaro mi tutaj. Zaszło słoneczko. I w ogóle powiem Wam tak, poszłabym sobie na słoneczko odnośnie pogody, ale wiecie, dwa razy otwieram balkon, tam wieje tak na tym dworze, tak jest cały czas zimny wiatr, ta pogoda się w ogóle nie może ustabilizować, więc jest masakra, więc mówię, no chwilę bym posiedziała z tą girą, nie, do góry, na tym balkonie chociaż, nie, już nie mówię tam schodzić na dół, nie, ale jak trzeba, to by się też zeszło. Przecież i tak człowiek musi kicać, nie ma co tak znowu, wiecie, leżeć cały czas, bo to też niedobrze. Trzeba, żeby to ukrwienie było, tam pisałyście jeszcze jakieś tam, niepokoi mnie ta pięta, żeby się mi tak, coś tak, takie mrówki bardzo czuję w tej pięcie. I no, trzeba schodzić, żeby właśnie tych zatorów jakieś nie było, czy czegoś tam, nie? Trzeba poruszać tymi stawami, tymi kończynami. I co, kochani, jeszcze? I mówiłam właśnie, że tego proszku nie mam. Przeszłam do pogody. Dobra, i tak, i siadam właśnie na Allegro. I słuchajcie, zamówiłam sobie, już Wam mówię, co zamówiłam. Bo sobie możecie, dziewczyny, właśnie spisać, siąść sobie i zamówić, i same sobie zrobicie proszek. No ja będę robiła pierwszy raz. Zainspirowałam się internetem oczywiście i wyczytałam, że już zamówienie moje jest złożone, więc przyjdzie chyba jutro. I tak śmiesznie niby, bo ma przyjść w godzinach, tam pisało. Aha, jutro między 18 a 22. Słuchajcie, kurier przyjedzie, no dobra, ktoś tam w domu będzie, no to najwyżej wyjdzie, nie? Do bramy. I tak, kupujcie. Znaczy ja, jeżeli wyznacie jakiś swój przepis na proszek do prania, to mi powiedzcie, nie? To mi napiszcie, jak robicie. Ja znalazłam taki borax, się kupuje, węglan sodu się kupuje i nadwęglan sodu. I z tego, co doczytałam, ten węglan sodu to się nazywa inaczej ta soda kalcydowana, coś takiego, bo już teraz nie wiem, bo ja sobie spisałam tą pierwszą nazwę. Czyli tak, kupujemy borax i ja kupiłam to akurat w kilówkach, nie? No bo mówię, zobaczę, jak to będzie szło. Jak coś, to sobie po prostu kupię, wiecie, po 5 kilo, nie? Ale na razie zobaczymy, przetestujmy, zobaczmy, jak się to sprawdzi. Piszcie sobie, jak chcecie. Borax, węglan sodu i nadwęglan sodu. I te trzy mieszacie rzeczy. Odmierzacie sobie na przykład, wiecie, szklanka tego. Mieszamy i gotowy proszek. I tak z tego, co wyczytałam, oczywiście robimy to mieszanie w rękawiczkach, bo to są żerące rzeczy, żeby nam tam, wiecie, coś tam się ze skórą nie stało, i po 5 łyżek na pranie. A oczywiście trzeba sobie samą przetestować, no bo to też, wiecie, jedni mają więcej tego wsadu, drudzy mniej, no więcej na przykład, bardziej są rzeczy zawrócone, no to można troszkę więcej dać, nie? Także to, no i to się nie nadaje oczywiście do tkanin delikatnych, czyli do wełny, jedwabiu, nie? Takich rzeczy to na pewno się nie nadaje. Więc wiecie, do takich rzeczy to ja miałam zawsze jakiś tam płyn. Także to mam. A tego tak nie idzie dużo, nie? Idzie bardziej więcej tego proszku takiego normalnego do koloru, do prania. No dobra, czyli powiedziałam Wam. Także możecie sobie kupić. I ja kupowałam z firmy, teraz Wam powiem, jakbyście chciały z tej samej, co ja, nie? Z Allegro. Ja mam Smarta, więc za przesyłkę nie płacę, jak tam zamówicie, powyżej 40 zł. Dane dostawy. I kontakt. Nie, to chciałam. Przejść do szczegółów. Już Biosvena chyba się ta marka nazywa. Czekajcie.
Rzeczywiście, jak się chce szybko, to się nie znajdzie. Gdzie tu są te moje zakupy? Tu muszę gdzieś wejść, czekajcie. Moje zakupy, dobra. Moje tak, Biosvena. Biosvena.pl. Nie, Biosvena podkreśnik. Podłoga, nie? Inaczej to się mówi PL. I z tej firmy, to nie jest żadne tam sponsorowane, nic, nic, nic. Po prostu sobie wziąłam z tej firmy. I tak mówię, ten boraks, kilogram, no i tak. Nie wiem, ile to mi wyjdzie tego proszku z tego. W każdym razie boraks kosztuje 9,89 tutaj. Nadwęglan sodu kosztuje, czyli aktywny tlen, 13,90. I soda kalcynowana, czyli węglan kalcynowana. Widzicie, nawet jest napisane soda kalcynowana, węglan sodu, 9,80. Czyli no powiedzmy dwie dychy i 14, 34 zł, nie? No i żebym nie miałam tych 40 zł, to sobie dobrałam, bo oni mają różne przyprawy też. Paprykę słodką sobie dobrałam tutaj za 3,49 i jeszcze sobie dobrałam liść laurowy 50 gram po 5,79, a papryka słodka 100 gram 3,49. To się wiecie, za przyprawy to się zawsze zużyją, tym bardziej, że ja paprykę słodką używam praktycznie non-stop, do każdego mięsa robię. No i wiadomo, liść laurowy tak samo, nie? Do wszystkiego. Także dobrałam sobie, żeby było po 40, powyżej 40 zł na tego smarta. No i zrobiłam zamówienie. Także przyjdzie, to po prostu wiecie, moment, wystarczy jakiś większy słoik, szklaneczka, odmierzyć jakieś rękawiczki, muszę zorganizować do tego, żeby wiecie, żeby coś tam się nie stało. To w ogóle jest jakoś, doczytałam, że to w ogóle jest jakoś takie ekologiczne. No nie wiem, tak pisało, że to jest takie bez chemii, nie? Także zobaczymy, jak mi to wyjdzie. No, także piszcie, czy robiłyście właśnie ten swój, czy nie. Ja będę robiła po raz pierwszy w ogóle w życiu. A to też wiecie, dlatego, że po prostu no teraz się uziemiłam, więc no miałam tutaj więcej czasu, bo już dawno miałam ten proszek, ale tak ciągle wiecie, mi schodziło, proszek był, a teraz mi się akurat skończył. Mam chwilę więcej, żeby wiecie, sobie po prostu miałam chwilę więcej, żeby rozpoznać temat. Także kupuję to i zobaczymy, jak to się sprawdzi. I tak, kochani, jeszcze chciałam Wam pokazać, bo ostatnio byłam w Rossmanie, taką fajną, gdzieś tam przy kasie stało, zobaczcie, z Bilendy, taki fajny żel pod prysznic i przyniosłam go Wam, bo go używam i bardzo ładnie pachnie. Może byście sobie chciały też wypróbować odświeżający żel pod melon i ananas. Jeszcze tam był jeden, ale nie pamiętam. Ale wziąłam tego melona i powiem Wam, że on pachnie bardzo ładnie. No, melonkiem. Bardzo ładny zapach i powiem Wam, że jest bardzo przyjemny, naprawdę mega pachnie pod prysznicem i on sobie jeszcze ma takie drobineczki, więc dodatkowo macie taki, wiecie, jakby delikatny peeling, nie? Bardzo fajny, jak sobie, no jak będę może jeszcze, to akurat było na promocji, więc nie pamiętam ile dam. Pewnie teraz jest droższy, ale jak będą jeszcze kiedyś na promocji, to sobie wezmę może jakiś inny, nie? Także takie, żeby Wam pokazać. Wczoraj Wam pokazywałam właśnie te wszystkie ciuchy, a coś mi mało pisaliście na temat tych ciuchów, zakupów, nic. No i co, kochani, no dzisiaj to chyba nic nie będzie, no dzisiaj zrobiłam na obiad, znaczy nic nie będzie więcej dla Was tu we vlogu, no bo naprawdę siedzę w tym domu, no tak jak mówię, no kicam sobie, coś tam robię, no bo cały dzień no nie będę leżała z girą do góry, tym bardziej mówię, że coś mi tam wchodzi w tą stopę takie igiełki, więc no trzeba tak bardziej coś chyba uruchamiać tą stopę, nie wiem, kurde, żeby się coś nie stało złego. I no i tyle. No i tak jak mówię, śniadanie, później jakąś tam kromkę zjadłam, bo tak nie czułam, nie, to ja to tak mam gdzieś, nie czuję w ogóle głodu, a później miałam, że niedobrze jest z głodu, nie? Poszłam, zanim przed tym obiadem, to jeszcze sobie wzięłam kromkę, dwie kromki z wędliną, no po co tu jeść? Jak za dużo, wiecie, samemu tam nie można sobie naszykować i no i później obrałam ziemniaki i kurczaki rano wyjęłam, rozmroziłam, to wiecie, kurczaki to moment, nie? Obsypałam solą, przyprawą do kurczaka, trochę majerankiem, wrzuciłam tak bez tłuszczu, dałam tylko wody do brytwanki, do tej zamykanej mam tą szklaną, wrzuciłam na godzinkę, upiekło się ziemniaki, w tym czasie wstawiłam.
No i wszystko. I do tego pomidorek, bo możecie kupił, nawet powiem Wam, bardzo smaczny. Muszę aż się spytać, czy on kupił tego pomidora, bo chciałam pomidora. No, myślałam bardziej o kolacji czy śniadaniu, ale wiecie co, tak nie miałam nic na jarzynkę w tym domu, bo tak, za bardzo mrożonek nie ma. Muszę tam w ogóle popatrzeć, może coś tam jeszcze znajdę, jakąś fasolkę. Ale tak, ani kalafiora nie mam, ani brokuła, nic takiego, wiecie, żeby zrobić surówkę i tak dalej, więc mam chociaż tego pomidora, nie? Sparzyłam go ze skóry i ze szczypiorkiem. Z takim swoim, no, z działki, nie? Można powiedzieć, świeżutkim, także taki obiadek dzisiaj. Na kolację, no to wiadomo, pewnie jakieś znowu kromki wlecam, no bo co tu jeść? No, także dzisiaj taki po prostu dzień zleciał już prawie. I kochani, tylko Wam chciałam powiedzieć o książce. Bo jeszcze mąż dostał na urodziny tą książkę i on w zasadzie ją czyta, ale ja Wam ją już pokażę, bo ja jeszcze nawet nie zaczęłam, bo niech on sobie skończy, ja dopiero zacznę czytać, ale pytałam się go, my bardzo lubimy w ogóle no, jakieś tam kryminały, thrillery, jeżeli chodzi o książki i właśnie dostał tą Katarzynę Bondę, Urodzony morderca, no i tak jak z tego już nawet dość przeczytał, tutaj ma założone, jest ta książka. Powiem Wam, że nawet mówi, że fajne. Także Bondy mamy po raz pierwszy, mieliśmy Mroza. Książki mieliśmy, tak, ostatnio mieliśmy chyba 6 czy 7 Mroza pod rząd, ale tą Bondę jeszcze nie mieliśmy ani jednej, no i to właśnie po raz pierwszy, także ja też będę sobie może czytała Urodzony morderca. Tutaj jest tylko takie, to historia o zdradzie, zemście i manipulacji, które w zbyt dużej dawce okazały się zabójcze. No, także nie będę Wam tutaj, wiecie, więcej, mogę Wam tak pokazać. Ewentualnie można sobie zatrzymać, zrobić screena i sobie przeczytać, co tam w opisie, jak Was interesuje. Także tyle. Tu widzę jeszcze coś tam, syn poprzynosił mi jakieś książki, ale nie wiem, czy ja to będę... Mówi, że fajno, on chyba przeczytał. Tu jest Nikodem Marszałek, Odrodzenie Feniksa. Sekrety zwykłych ludzi, którzy osiągają niezwykłe rezultaty. Coś takiego tu przyniósł, mówi, że czytał, że fajna książka. I tutaj jeszcze przyniósł mi Człowiek w poszukiwaniu sensu. Zresztą to on to przyniósł chyba mężowi, a tutaj zostały i ja jeszcze, wiecie, za to się nie wzięłam. Ale co to? Przecież można... Zobaczę, jak będę miała, bo ja cały czas coś, słuchajcie, załatwiam, że nawet nie mogę się skupić na książce, nie? Ale może coś tu chwycę. Tak mi te w ogóle dni schodzą. To, aha, bo chciałam Wam jeszcze autora powiedzieć. Wiktor, tu jest Frank. O, coś takiego. Także tutaj mam takie książki, leżą i zobaczymy. No tam na razie mówię, mąż czyta, niech sobie doczyta, a ja jak coś to później coś tam może przeczytam, nie wiem, dajcie znać. Czy czytaliście coś z tych pozycji, czy na przykład z Bondy jakąś jeszcze możecie polecić książkę? Bo ja to wolę naprawdę takie thrillery, kryminały od jakichś tam innych. No wiadomo, że takie jakieś tam książki, jakieś psychologiczne czy coś też by były fajne, ale w sumie to bardziej zawsze pierwsze lecą te kryminały i na tamte później już nie starczy czasu, nie? Thrillery, kryminały. Dobra, kochani, dajcie znać, co Wy tam lubicie czytać, co tam u Was, jak u Was zdróweczko. Dzięki za wszystkie komentarze. Myślę, że widzimy się jutro, bo dzisiaj to już chyba nic dla Was nie mam ciekawego, także pozdrawiam Was wszystkich bardzo, bardzo cieplutko. Życzę miłego wieczorku i do zobaczenia. Trzymajcie się zdrowo, cześć. O, i kochani, chodziło mi o te tabletki właśnie, Serif Color, to nie wiem, co to, z Biedronki to było, czy skąd. Jeszcze mi tu parę zostało, więc mnie poratowało dzisiaj. I kochani, zobaczcie ten mój dyfuzorek Mademoiselle z firmy Apar Home. Cały czas jeszcze pachnie. Myślę, że jakbyście włożyły na przykład mniej sobie patyczków do tego dyfuzora, to by Wam... Kurczę, akurat tutaj pod światło jest, to by Wam po prostu na dłużej starczyło, tak mi się wydaje, nie? Można sobie mniej wkładać, także zobaczcie, no już dość sporo. Kto jeszcze nie widział filmiku z tymi artykułami z firmy Apar Home, to zachęcam do obejrzenia parę filmików wcześniej. Tam w tytule będzie coś chyba zapachy do domu. No i tutaj właśnie też świeczuszka z tego
z tej firmy Apar Home. Też Wam polecam, bo to jest świeca sojowa i bardzo ładnie pachnie. To jest akurat orange. No, kochani, dobra, bo ja się za chwilę idę kąpać. Także na dzisiaj chyba wszystko. A tu pani Kicisowa. Jak zwykle, co robi? Śpi. Tak, Ciunia? Taki śpiący ten kotek. Taki śpiący. Pojadła, to śpi, nie? Śpimy razem? Gdzie jest?